Siemaneczko, witajcie. Kolejny odcinek z naszych heroesowych przygód wśród poradników i tak dalej. Dzisiaj zabierzemy się za mody. O dwóch modach wspomnę. Pierwszym modem, który był dużym modem, to było In the Wake of Gods. To był duży mod, przełomowy. Dodawał ogrom rzeczy. Mi się średnio podobał, ponieważ w pewnym momencie VOG, bo tak był nazywany w skrócie, dodawał wszystko, co sobie ludzie wymyślili. W sensie jacyś byli tam dowódcy, hetmanowie, jednostki ósmego poziomu, drugi poziom ulepszeń jednostek. I dużo tych rzeczy się opierało po prostu na zmianie kolorów. Także trochę średnio. Skille pobierane z czwartych heroesów. Dużo dziwactw. Drugą taką rzeczą było VCMI. I VCMI to było przypisanie heroesów na nowo, dzięki czemu można było dodawać różne rzeczy do gry, na przykład zamki, ogromne ilości zamków, ale ten mod moim zdaniem jest bardzo niski jakościowo, więc dziś zajmiemy się dwoma dużymi modami, które troszeczkę zmieniają nam grę. Jedna jest dalej w konwencji heroesów trzecich, a druga zmienia nam dosyć mocno grę. Także zacznijmy od Horn of the Abyss, czyli Rogu Otchłani. Oczywiście ten dodatek jest kompatybilny z HD modem, co nas bardzo cieszy. Co więcej, ma swoją w ogóle kampanię i ta kampania jest nawet ciężka. Tu mamy dowolną, mamy trzy takie dodatkowe. Miecz Mrozu na przykład. To Tarnum jest, to proszę bardzo, Sermulis. I to zapowiedź jeszcze u ulepszonych wojowników Pustkowi. Ale my zajmiemy się pojedynczym scenariuszem. I zrobimy tak, że pokażę wam najpierw, i też tu są swoje mapki. Może w ogóle zróbmy sobie losówkę. Widzicie, tutaj nawet są rozmiary zmienione. Bo tak to było do XL, a tutaj idą już dużo większe. Zrobimy i tutaj jest podana ilość rozmiarowo. Mamy różne szablony. Jeżeli ktoś gra typowe turniejówki, to już zazwyczaj na tym modzie. Ustawienia drużyn możemy sobie pomodyfikować. Choć to chyba jest zwykłym już. Grą się z HD modem. Weźmiemy 6. Na bardzo dużej. Pozwolę sobie wziąć Lochy, czyli mój najmniej lubiany zamek. Możesz być ty. Aczkolwiek masz inteligencję. To nie chciałbym inteligencji. Mądrość, dowodzenie. Zydar niechaj będzie. Zasady turniejowe nie. Mapa się tworzy, trochę się będzie tworzyć, bo to jest bardzo duża mapka. No i myślę, że najprościej na podstawie po prostu paru elementów, paru rzeczy pokazać wam, jakie są różnice w grze po prostu. Także teraz musimy trochę poczekać, on trochę będzie myślał, ale chyba już to co najgorsze już przetrawił. Okej, okay, jesteśmy w podziemiach i tu już widzimy pierwsze budowle nowe. Czarna wieża, w czarnej wieży walczymy z smokami. Myślę, że bez zaskoczeń. Ten dodatek daje naprawdę sporo tematów. Tu na przykład możemy już sobie przerzucać między bohaterem. I na przykład jak sobie właśnie klikniemy to i klikniemy to, no to w dwa kliki mam przerzuconą armię, tak? Chyba są... Aha, prędkości są ustawione dobrze. Jest informacja odnośnie tego, ile jest jednostek do zrekrutowania i co więcej, te jednostki się kumulują. Czyli jakbyśmy po 2 tygodniach tam zerknęli, no to tych jednostek powinno być dużo, dużo, dużo więcej tam.
to się dużo więcej. No, razy dwa tygodnie, tak? To tutaj myślę, że wiecie, o co chodzi. Ale ja wam chcę jedną rzecz pokazać i zaraz tutaj wrócę sobie. Bo jak wiecie, Magog, czyli nasz ulepszony strzelec w tymże zamku, no nie ma prawa bytu. Teraz odpalę wam cytadelę i zobaczcie, że zmienił się zamek. Na podstawie wizualiów widać, na jakim poziomie rozbudowania jest zamek. I tak samo, jeżeli nie mamy zamku, a jest tylko Rada Miasta, też to widać na mapie. Dodatkowo, jak tutaj sobie klikniecie prawym, to jest informacja, ile punktów podróży dany bohater ma. To też jest przydatna rzecz. Całkiem sporo tutaj jest. A, i tutaj się zmienił trochę widok. W sensie czcionka jest tutaj taka trochę mniejsza i tutaj są pełne informacje. Jeżeli chodzi o jakieś umiejętności i tak dalej. A, jeszcze wam pokażę gildię. Bo w gildii tutaj doszła taka magiczna kula. I co ta magiczna kula robi? Załóżmy, klikamy sobie czar ten. I za odpowiednią kwotę, oczywiście im wyższy poziom, tym drożej, możemy sobie czar zmienić. Na tarczę, kończymy wymianę i ten czar już jest na stałe. I taką podmiankę możemy robić raz dziennie. Przejdźmy teraz do walki. Animacje, jak widzicie, są szybsze, płynniejsze i tutaj jest szybkość animacji dużo większa. Jeżeli dobrze pamiętam, jest odpowiedni przycisk. Tylko teraz... A! Magogi mogą rzucić kulą ognia, klikając G. I wtedy kula ognia leci. A jeżeli dajemy chyba... czy da się to wycofać? Bo też wiem, że jest tryb po prostu strzału pojedynczego. To jest atak wręcz i atak dystansowy. Też możemy sobie wybrać, czy Magog ma podejść. Ale samo to, że mamy już kulę ognia, która strzela dowolnie, robi robotę. Weźmy sobie, ustawmy animację na 3 na przykład i to powinny być domyślne animacje jak w trzecich Heroesach. Oczywiście na koniec jest pytanie, czy chcemy zastosować wyniki walki. To chyba bez jakichś większych zaskoczeń. Dobrze, budujmy tutaj temat dalej. Chciałbym wam pokazać jeszcze parę tutaj rzeczy, bo zmian jest naprawdę bardzo dużo w Rogu Otchłani, bo tak to się po polsku nazywa. Ale widzę, że tych miejsc za dużo nie ma. Oczywiście też pewnie widzicie, że strzałki są inaczej narysowane, jeżeli chodzi o ruch. Troszeczkę pozmieniane są, z tego co wiem, umiejętności. Nie są to jakieś turbo wielkie zmiany, ale na przykład odporność to osłabia czary ofensywne przeciwnika. Tutaj macie posterunek wilczych jeźdźców. To kolejne, dużo właśnie tych, można by to tak nazwać, schronisk, takich budynków z potworami jest dodanych. No i 20 kresnali może być krucho. A mogłem G dać, no trudno. Ależ się ustawili panowie. Dobra. Damy ci na dół. Dobra, damy ci do tyłu. Powinieneś sobie poradzić. Znowu piękne ustawienie. Mogę ci nawet kąsnąć.
Ta piętnastka mnie tam przeraża, ale... Musimy sobie poradzić. Oj. To szczęście to tak niepotrzebnie tam totalnie. Dobra. I chodzi mi o to, że jak wjeżdżamy tu, to jest podane, ile jest jednostek, z którymi się ścieramy. Orkowie i urkowie wyglądają inaczej, tak samo jak pikinierzy i paladyni, jak tutaj widzicie. Jest to zmienione w klimacie i bardzo właśnie podoba mi się w tym modzie, że jest to wszystko oparte dalej w klimacie Heroesów. Nie ma po prostu wstydu. Są nowe artefakty, dużo artefaktów jest, które obniżają szczęście i morale. Później sobie zbudujemy. Ale myślę, że teraz na szybko to byśmy odpalili może jakiś inny zamek. Bo chcę wam pokazać, przecież doszedł nowy zamek. Tutaj. Mamy nowy zamek. I tym nowym zamkiem jest przystań. I myślę, że w niedługim czasie... Talent magiczny. Tu jeżeli patrzę na bohaterów, to tak... No tak średnio mi powiedział. Myślę, że w następnym, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. Okej, talent magiczny, mądrość. To jest dobry bohater. Byśmy sobie zrobili omówionko tego zamku. O, i tutaj jest zakłócanie. Podczas bitwy zmniejsza moc magiczną wrogiego bohatera. Nowe umiejętności, jak widzicie. I gniazdo zbudujmy. Bestii sztormów. Dobra, puśćmy naszego pierwszego bohatera. Smoki strzegą skarbów. Nie, to może lepiej nie. Golemy, proszę bardzo, stalowe. Też inaczej wyglądają. Jest troszeczkę zmian, tak jak już wam mówiłem. No i walczymy sobie z orkami. No i właśnie w tym dodatku mi się podoba, że te zmiany, bo nawet te jednostki, które tu są dodane. Ten zamek, który mamy dodany, no nie wygląda jakoś, wiecie, dziadowo, tak? W sensie... Czasem, jak mamy dodatki, typu właśnie te VCMI. No i tam w VCMI jest zamek. Zamek, miasto. Gdzie są normalnie jednostki z Biedronki, tak? Jakieś tam brokuły tego typu, tak? Zamek w ogóle wygląda jak Biedronka. I pytanie, czy szukamy tego w Heroesach, tak? Ja myślę, że mody i dodatki fajnie, jak dodają coś. Co pasuje. Ten zamek wyglądem pasuje do pozostałych. O, i dodamy sobie żerowisko, żeby mieć więcej tych ptaków. Oczywiście też tutaj altem możemy zmieniać, bo tutaj mamy dobrodziejstwa. Ademoda. Mamy satyry, których wcześniej nie było. To sobie weźmiemy. Marynarzy 9. I sobie na was się wybierzemy. Oczywiście broniąc. Tak czułem, że mi zabijesz.
Było to do przewidzenia. No i git. Mistrz mądrości. Już wzięli się marynarzy. Dobra. Tak wyglądają jednostki w tym zamku. No moim zdaniem wyglądają dobrze, no. Ten zamek tutaj nie ma co się w ogóle wstydzić. Też nie jest, bo często wiecie, jak coś dochodzi w dodatku, no to robi się zamek, żeby był OP dziadem i tyle, i bawmy się. Bo jest fajnie, bo jest, zrobiliśmy zamek, który jest najlepszy. 4 marynarzy więcej. Myślę, że to jest dobry deal. Powietrze oczywiście, że z największą przyjemnością. Jak dobrze wiecie, powietrze to znaczy przyspieszenie. I tak dalej, i tak dalej. Tu mamy gildię złodziei, ale gildia nie jest nam potrzebna. To jest 6 dzień, cytadela. I już widzicie, doszło ta wieża, ta bucianie gniazdo, że tak to nazwę. Bo ewidentnie widać, że ten zamek jest zbudowany, w sumie tak chyba jest w kampanii, że jest zbudowany na zniszczonym, o Jezu, jaki garnizon wypaśny. I powinny dojść wieżyczki, doszły wieżyczki, wszystko się zgadza. Talent magiczny zaawansowany to jest też dobry wybór. Magiczny znak, ok. Wieża czarna. Targowisko, machniemy. Naszym głównym zrobimy odwrót w celu jakichś małych uzupełnień. Ty weź złoto. Tu też jest tak obstawiony. God damn it. Mocne te garnizony tu są. No i ratusz. Magazynie zasobów siarka. Tak jest. I muzyczka przyjemna. Kapitol od razu. Weźmiemy sobie naszych strzelców. No dobra, to nam musi wystarczyć. Oj! No i to są straty, które mogę zaakceptować. No tu... Trochę lipa, że sobie nie wziąłem. Od razu tego tartaku. Czego tutaj chyba jakoś zajechać. O, jest tutaj fort. I to jest fort na wzgórzu. I ten fort na wzgórzu pozwala nam ulepszać do chyba do 5 poziomu, albo do 4 jednostki. Czyli jest takim dodatkowym fortem na wzgórzu. O, tak bym to nazwał. Dobra, idziemy dalej. Złoto. A, tu się jednak da wjechać. Okej. Wiem, że chyba ta jednostka ma jeszcze 2 warianty w ogóle ulepszeń. Jako chyba jedyna. Tu Manticora to nie. Chłopi 50. Zawsze to 50 sztuk złota. Więcej. Są ulepszone, ale jak widzicie, nie stanowią zagrożenia. A nie, to mi się chyba ubzdurało po prostu.
Weźmy sobie naszego tutaj. Oj, tu chyba odważnie. Trochę za odważnie. Aj. To jeszcze... Dobra, myślę, że ten tutaj może dużo porobić. Zaraz będę miał po łuczniku. Dobra, ograniczmy ich ilość. To była bardzo zła decyzja. Ale daliśmy radę. To chyba najważniejsze. Przejdźmy sobie. O! A to? Brama miasta? To są stacjonarne wrota żywiołów. A stacjonarne wrota żywiołów zawsze są w cenie. A dobra, tu jak prochownie dodamy, to jest. Proszę bardzo, wilk morski. Zabójczy strzał, czyli trucizna. Tu nie przejdziemy, bo to są czarci lordowie. To jeszcze ten mod dodaje. Weźmy sobie na przykład wrota żywiołów, obojętnie. Tylko jak losówkę to zróbmy małą. Bo tu nie chcę za dużo, żeby tutaj czasu na generowanie się schodziło. Dobra. Dochodzi budynek, który zwiększa ilość feniksów, jak dobrze pamiętacie, z omówienia. Feniksy i ogniste ptaki są w sztukach 4, więc jak dochodzi nam ten budyneczek, to jest ich 5. Tereny wyglądają ładnie i tutaj mamy miejscówkę, która się nazywa Zdrój. Mamy takie miejscówki, czyli nasz taki handlowanie, tak? Wszelakie. Tu są ruiny. Weźmy sobie w te ruiny, wejdźmy, bo to może jutro. I ruiny są takim mniej sympatycznym miejscem. Tu mamy koronę 5 mórz i ona, jak dobrze pamiętam, o, ktoś tutaj chyba skopał generowanie mapy, albo ich trzeba zatłuc. I te tereny dostały nową muzykę. Muzykę, której nie było wcześniej. A czekajcie, a może NWT... Czy kody działają? Działają, czyli... Pozwolimy sobie trochę na kodach polatać. Bo chcę wam pokazać trochę tutaj terenu. A nuż widelec, coś ciekawego się znajdzie, co wam mogę pokazać. Machiny wojenne, zmienił się trochę budyneczek. Tutaj jakiś kogucik, którego chyba wcześniej nie było. Albo nie kojarzę go. To też może, żeby nikt nam tutaj nie przeszkadzał. No, od razu będzie sympatyczniej. Ja wiem, cheatowanie jest złe, ale tu chodzi o pokazywanie miejsc. No więzienie to chyba znacie. Warto było? Warto było. 10 poziom barbarzyńcy zawsze jest na propsie. A, bo też dałem... No mamy zamek, tak? Wszystkie czary, więc tutaj nic nie pozmieniamy. I tutaj fajnie jest to wplecione i jest to w stylu pasującym do reszty. Zobaczymy.
są. Tutaj jest gildia najemników. Jak dobrze pamiętacie, gildia najemników pozwala nam zamieniać wojska na surowce. Zobaczymy nagrodę tu za te ruiny. Bo tak w sumie aż nie pamiętam. Nawet lisze są. God damn, to tutaj tak... Nie jest to takie jak sanktuarium, a czy ten grobowy z krasnoludzki. I 4 koła złota plus trochę terenów. Mamy cmentarz, który wygląda, no... Nie powiecie, że... Że wygląda źle i zombiaki w nim są. Zombiaki to tutaj tymi archaniołami to przyspieszę w ogóle animację, żeby tutaj to szybko ogarnąć. Okej, jakiś artefakt, trochę złota. Tu, składowisko klejnotów. To jest raz na tydzień spora dawka klejnotów. Jak dobrze pamiętam, chyba z 2 dychy dostawało. Warsztat eksperymentalny z golemami, jak widzicie. Może trochę zwolnię, bo tutaj fajnie one się rozsypują. Fajnie to wygląda. Nie powiem, przebudowa tego... Aha, i dwa giganty, czyli coś jak obserwatorium gryfów, czyli te tutaj, gdzie... Konserwatorium, no, przepraszam. Gdzie dostajemy... Korona 5 mórz. Zwiększa wiedzę o 6. Czyli nic z morzem totalnie. Także sorki, że was trochę w błąd wprowadziłem, ale niechcący też ze względu na to, że jak widzieliście ostatnimi czasy materiały, które wam robiłem, no nie były totalnie z Horn of the Abyss. Abyss, przepraszam, tylko... Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć, czy tu jest... O! Chata Wiedźmy. To jest bardzo dobra rzecz. Jeżeli dostajemy coś, co nam się nie podoba, możemy tego nie przyjąć. Bo zmienia to bardzo dużo. Jak dobrze pamiętacie, no... Ja jak gram w Kerosy, to... Jak widzę Chatę Wiedźmy, to nigdy mainem, czyli głównym bohaterem do Chaty Wiedźmy... Nie wjeżdżam. Ze względu na to, że możemy dostać... Skill, który jest słaby. O, na przykład płatnerstwo, to chętnie podejmę. Czar smoki. Załatwiamy smoka. Artefakt trochę złota. To jest coś, co myślę wszyscy lubią. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Idziemy tu. Chcę wam pokazać więcej miejsc. Artefakt, płaszcz ciszy, wyłącza zaklęcia poziomu 1-2, czyli wyłącza przyspieszenie i spowolnienie. Enty w końcu wyglądają tak, że da się je rozróżnić. Zwykły, nieulepszony jest normalnie tak, jak wyglądał, a ulepszony ma czerwone takie oczyska i większe takie korzenie. Robi robotę to. A w czerwonej wieży mamy żywiołaki. O! Za mało. Na ubicie żywiołaka. O nie, moje tytany. No to teraz to się... I na przykład przyspieszenie nie mogę rzucić, bo... Płaszcz ciszy nie pozwala. No i tytanikiem go. Co my tu dostajemy? A, ogniste ptaki. Artefakty, to wiadomo. Tu myślę bez większych zmian. Złoty łuk. Zwłaszcza, że nie mam... O, to są...
jak dobrze zauważyliście, albo nie, to są główni źli. Znaczy głównie źli. Jednostki siódmego poziomu w zamku, który doszedł. No, rozwalić dwa ptaki naraz to... Trujący atak odwet. Okej. No, gdyby nie to, że miałem tylu 20 golemów, fajnie. No, w golemy mi wchodzisz, dobrze. Pamiętajcie, że archanioły. Mogą wskrzeszać. Dobra. Tu chciałem wejść. To będzie dycha albo dwie dychy tych kryształów. I to jest jednorazowy... A, 6. I widzicie, przepraszam, milordzie, mój magazyn jest pusty, przyjdź w przyszłym tygodniu. Czyli jak co tydzień byśmy sobie tutaj odwiedzali, no to strzał 6 kryształów. To jest moim zdaniem bardzo dobry strzał. Tu jest podobnie, to jest strzał rtęci. Jak dobrze pamiętam, są też takie... Znaczy, no, to na pewno są. Ja zdejmę sobie ten artefakt. Wezmę sobie ten. O! Kata proroka też tak wygląda. Muszę w tym przestawić, żeby mi się komunikaty nie wyświetlały. Jak zbieram. Widzicie, tutaj tak nie było wcześniej. Widać, jak przychodzi bohater, że on tam jest. Jest tak po prostu jakby transparentny. Czy my tu coś będziemy widzieć? Jest. Załatwmy sobie to. Rzućmy przyspieszenie, jakby to coś... Golemy szybsze od tytanów? Tego się nie spodziewałem. No i dostajemy cyklopy. Też warto wiedzieć, co się dostaje, co nie? Tu już wiemy... To chyba mnicha, aha, mnich to po prostu daje i tyle, i radź sobie, o, a to warsztat już żeśmy robili. Tą wieżę czerwoną też robiliśmy. Utopie smocze, wiadomo, dają to, co dawały. Trójząb dominacji, słuchajcie, plus 7 do ataku, tu w ogóle nie mam pytań. Artefakty tak, artefakty są świetne. To nam eliminuje kary w terenie, więc wtedy znajdowanie drogi w ogóle nam odpada. Jakie tu w ogóle artefakty leżą? God damn it. No dobra, sorry, ale... Zbroja cudów, miecz sprawiedliwości... To wszystko brzmi, jakby tu miał być... Jak się nienawidzicie, to powinno szybciej pójść. Oj, oj, oj. Jeszcze coś brakuje. Chyba buty były takie świetne jeszcze. Albo tarcza? Ale brakuje mi jeszcze jednej rzeczy do... O, dworek jest. To, co chciałem wam pokazać. Tu też jest budynek.
dwa koła. I tu też jest strzał raz na tydzień. No i weźmy sobie w dworek. Tutaj zawsze są wampirzy lordowie. No ale mając takie statystyki. No i też dostajemy troszeczkę tutaj różnych artefaktów. O, chata proroka. Nie chcę tych krasnali, weź sobie. No tutaj artefaktami to ja ci dam. Tu artefaktami dali dobrze w tej mapie. Chaty proroka. Grubo jest, ale dobra, tu wiemy jak ten mod wygląda, to są po prostu Heroesy trzecie z dodanym nowym zamkiem, z można powiedzieć doprawieniem trochę balansu. Oczywiście ten dodatek dodał też tego multiplayera, który później był w naszym ulubionym HD modzie. Także ten mod już jest nam znany. Skąd? Inąd. Także teraz was zabieram na drugiego moda. I ten drugi mod też jest, kurde, ciekawym kawałkiem kodu, który może przypomnieć wam stare dobre czasy. O, tutaj jeszcze coś jest. Znany temat to jest jak Koloseum, tylko że magów. Tak się nawet nazywa. Dobra, szybkie cięcie, idziemy dalej. Bo ten odcinek zaraz będzie trwał 3 dni. A jak widzicie, sobie tutaj przeskakuje, no to aż się chce łupać w H3. Co prawda, no wiadomo, że w tym momencie to sobie jadę na kodach, to ja mogę sobie całą mapę przeorać. A i tutaj chciałbym, pokażę wam, o, i macie listę miast, sobie możecie przeskoczyć, z powrotem jesteście. Dobra, widzimy się za chwilę. Zapraszam was do drugiego moda, czyli Heroes of Might and Magic 3 The Succession Wars. Fani H2, czyli drugich Heroesów, mogą widzieć tutaj sporo ciekawych rzeczy, ponieważ są to drugie Heroesy przeniesione na Heroesy trzecie. Weźmiemy sobie nekromantę, weźmiemy sobie bohatera, czy jest nasz ulubiony, jest Sandro. No i niech będzie Sandro. Oczywiście oni mają swoje tam. No, to Nimbus jest tutaj chyba najlepszy. No i jedziemy. No i gra wygląda jak Heroes 2. Ale jak dobrze wiecie, Heroes 2 miał jedną jednostkę mniej względem Heroesa 3. I tą jednostką dodaną jest ten tutaj Dead Knight. Przerzucanie. Wszystko wygląda jak w drugich Heroesach i mamy oczywiście wszystkie mechaniki z naszych ulubionych Heroesów. Ponieważ w drugich Heroesach dostawało się dużo mniej rozbudowane umiejętności niż są w dwójce. To pewnie nas wcale nie dziwi. No to tutaj zrobili to naprawdę konkretnie. Jedyny minus, jaki mógłbym mieć, czasem te jednostki dodane
wyglądają dziwnie. Oczywiście też jest tutaj dodany zamek, żeby to wszystko przebalansować. Ekran walki jest dużo większy. Oczywiście jednostki są, to są jednostki oryginalne z dwójki. Tak samo ten szkielet, ta mumia. Śmiesznie chodzi tutaj zombiak. No te szkielety mogą sobie dać radę, nie powiem. Dobra, dawaj tu szkieletem. Raz zombie... Tak jest, tak, tak czułem, że to się wydarzy. Myślę, że mumia nam się rozpadnie. Dobra, ulepszony, no to wiadomo, że szybszy. O, no i elegancko. I to jest jeszcze na etapie, nie ma jeszcze, że tak powiem, premiery ten mod, bo to jest wersja 0.84, więc nie ma jeszcze wszystkiego. Oczywiście docelowo twórcy chcą tutaj zaimportować kampanię, która moim zdaniem jest bardzo fajną kampanią, ponieważ wybieramy pomiędzy dwie zwaśnione strony, pomiędzy dwoma w sumie zwaśnionymi stronami, którą wspieramy, czy tych dobrych, czy tych złych, bo oczywiście The Succession Wars oznacza, że jest walka o tron tutaj grana. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego moda i go, jak widzicie, z HD modem. Tak czytałem, że on tam nie do końca lubi rozmawiać. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz... On lubi być na... Tak to nazwę, na... gołych heroesach postawiony. Czyli... stawiacie... Complete Edition. Bez modów, bez niczego i na to instalujecie... Succession Warsy. I wtedy wszyscy są zadowoleni. Bo macie to, co chcecie mieć. No to jest kawałek dobrego kodu, no. Tutaj. To wszystko, co jest w Heroesach drugich, tu jest zachowane. Pokażę wam jakieś może inne zamki. I tu są oczywiście też mapy. A ciekawe, czy... Bo to jest... Nie wiem, co to jest, dlaczego to Sandro jest, ale to mniejsza o to. Bo zazwyczaj Sandro to oznacza Shadow of Death. Witch to jest zamek, którego nie było oryginalnie. I co wam ten zamek przypomina? Chata na drzewie. Z umocnienia jak z Azteków i pierwsza budowla to jest budowla z... Tutaj są nazywani tribalsami, ale na przykład strzelec to już jest bardzo znana jednostka. Nie powiecie, że nie. I co my tu mamy? Mamy drzewce, tylko takie te złe. Wywerna jest tą główną złą, główną jednostką tutaj. Mamy modliszkę zamiast bazyliszka. No i mamy żabę. Pewnie zapytacie, dlaczego tu nie ma hydry. Jak dobrze pamiętam, hydra była wtedy u czarnoksiężnika. Czyli można powiedzieć takie lochy z tego okresu. Oczywiście są ulepszenia do, może nie do wszystkich, ale do części. No i bardzo dużo, tak jak wam mówiłem, zapożyczeń jest z trzecich Heroesów. W kwestii mechaniki i tym podobne. Też element strzały pełnej, strzały pękniętej. Muzyka cała jest z dwójki.
Polecam się zapoznać, naprawdę kawał dobrego kodu, nawet jeżeli nie jesteście jakoś turbofanami Heroesów drugich, to warto sprawdzić i po prostu docenić, co oni tu zrobili. Wiedziałem, że to zrobisz. O, tu nie sądziłem, że tak zrobisz. No, tu podejdziesz. Oho, zeszły teorytów, to może nie. Dobra. Artefakty leżą. To jest Heroes, no. Heroes to Heroes. No i jeżeli chodzi o mody, to z mojej strony dzisiaj to tyle. Może trochę wyjść dłuższy odcinek, bo jak widzieliście, trochę Horn of the Abyss mnie tam wkręcił. I Horn of the Abyss możecie normalnie tam, gdzie macie Heroesy z HD modem wgrać. Po prostu musicie wtedy ustawić przy HD modzie, że chcecie... że chcecie pod tego egzeka sobie wrzucić te wszystkie elementy z HD moda. Ten mod niestety się gryzie z HD modem, a szkoda, bo myślę, że byłoby naprawdę nieźle. To tyle. Za tydzień myślę, że pogadamy sobie o artefaktach w Heroesach trzecich normalnych. I o tych setach artefaktowych, które są bardzo poszukiwane przez graczy, bo dają dużego boosta. Także trzymajcie się. Hejo.